Cześć, dzisiaj nagrywam kolejną knajpę Róg Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności w Warszawie. Knajpa Serial Grilles się nazywa. Jest to najgorszy burger w Warszawie. No nie spodziewałem się, że trafi do najgorszej burgerowni. Także ostrzegam, moja ocena od 0 do 10, 1, tylko 1. I to 1 daje za miłą obsługę i za mięso, które da się zjeść. I to koniec zaletów. Burger typowo amatorski, jeden plasterek pomidora, jeden plasterek cebuli, takie coś, co potrafi małe dziecko zrobić. Bułka mała. Ceny wysokie, bo za 17 zł dostajemy 150 gram mięsa, to w porównaniu do konkurencji jest dużo mniej. Na przykład McDonald's za 100 gram mięsa żąda sobie około 5 zł, 4,55 zł, a tu 17 zł. Wielkość burgera nie jest dużo większa niż w McDonaldzie za tą cenę 5 zł. Nie można się najeść tym burgerem. Burger niesmaczny, sosu nie ma. Fajne podanie na tacy papierowej. Lokal obskurny, brak toalety. Słowem, tytuł najgorszego burgera w Warszawie przypada właśnie tej knajpie. Nie polecam. Jeżeli ktoś jest tu w pobliżu, to już lepiej iść do McDonald's, KFC, Bobby Burger, a Amrit Kebab jest. Jest Kebab King, jest z czym wybierać. No, coś strasznego, naprawdę. Jeżeli znacie jakiś dobry lokal, to napiszcie mi. Ja chętnie przetestuję. Tylko pomińcie te, w których już byłem, bo dwa razy nie będę chodził. Do usłyszenia. Hej, pozdrawiam.